Na prąd po Polsce zapraszam na odcinek z cyklu Fotowoltaika. No i dziś chowam się pod dachem, podsumowanie września, bardzo deszczowe, leje. Produkcja jest, ale minimalna. No niestety, chude miesiące na fotowoltaikę przyszły, ale generalnie myślę, że złote czasy na foto w tym momencie. Ceny prądu, z jakimi się niedługo zderzymy wszyscy, to jest masakra. No i zasadniczo nic nie możemy z tym zrobić. Jedynie możemy nauczyć się produkować prąd na dachu, tak jak ja to czynię. Tylko trzeba będzie oczywiście zwiększyć skalę, no bo na razie to była taka instalacja, żeby zbilansować drogi prąd. Zobaczymy, jak te taryfy w ogóle będą wyglądały, czy będą jakieś taryfy. No nic nie wiadomo i to jest najgorsze, że nic nie wiadomo. No mamy niestabilną sytuację na wschodzie. No i to niestety powoduje, co powoduje. Na to nałożyły się jeszcze inne różne czynniki, ale dzisiaj nie o tym. No nie mamy odwrotu. No jeśli nie chcemy majątku zostawić płacąc za rachunki za prąd, tak jak ja kiedyś nie chciałem zostawiać majątku płacąc za paliwo, no to musimy pójść w fotowoltaikę. Jeśli ktoś jest prosumentem, a jest takich już milion ponad prosumentów i mu miałoby prądu nie starczyć, no to koniecznie trzeba robić rozbudowę. Robiąc rozbudowę, zostajemy na starych warunkach. Także zdecydowanie warto pomyśleć o rozbudowie fotowoltaiki. A jeśli nie jesteśmy prosumentem, no to w zasadzie nie będzie tak różowo, według mnie w perspektywie dłuższej, bo na dzień dzisiejszy jest bardzo fajnie, bo ponad złotówkę płacą za kilowatogodzinę. A ja na przykład płacę do dzisiaj 33 grosze w nocy, no ale to już niedługo. Tak czy siak, no myślę, że nic mądrzejszego niż fotowoltaika się nie wymyśli na te wysokie ceny energii. Jeśli możemy większość tej energii skonsumować, którą sami na dachu wyprodukujemy, no to jesteśmy na tym sporo do przodu. Także polecam fotowoltaikę, ja się do tego przez te 2 lata przekonałem. Mam zamiar zostawiać sobie dużo energii w wirtualnym, czyli w sieci, w magazynie energii, na zimę, jeśli rozbuduję tą instalację w końcu. Troszkę mi się to ślamazarzy na marginesie, no ale tak to czasem w życiu bywa. No to nawet jeśli nie byłby prosumentem, to i tak poszedłbym w jakąś instalację fotowoltaiczną na pewno, no bo nie mamy wyboru. Jeśli chociażby się dało 8-10 miesięcy w skali roku zminimalizować koszty prądu, no to jest na pewno gra warta świeczki. Jak ja liczyłem instalację, to ja chciałem, żeby mi się zwróciła, licząc, że prąd kosztuje tam 70 groszy. No teraz jak będzie kosztował powiedzmy 2 zł, no to takie zwroty będą 3 razy szybciej. Także trzeba to wszystko brać pod uwagę, trzeba sobie policzyć na nowo, natomiast jak to liczyć, tego nikt Wam nie powie. Na pewno prąd będzie droższy i na pewno jakiś czas będzie droższy, natomiast ile lat będzie taki drogi prąd, no tego nic nie wiemy, mamy tam nieobliczalną sytuację na wschodzie, no i takie tego skutki. Ja tam polecam inwestycje pod tytułem fotowoltaika, no bo chyba nic mądrzejszego się nie wymyśli. Jeśli żyjemy, zużywamy prąd, pracujemy, potrzebujemy go, no to warto go produkować lokalnie. Myślę, że taka jest gdzieś tu przyszłość energetyki. Nie ma wtedy strat na przesyle, nie ma wielu strat. Taki prąd z fotowoltaiki łatwo sobie policzyć. No, koszt instalacji, zakładamy, że 25 lat popracuje. To są rachunki bardzo proste, dziecinnie proste. Wychodzi koszt kilowatogodziny 10-20 groszy, zależnie kto jaką instalację gdzie zrobi. No a z gniazdka myślę, że będzie 10 razy drożej, więc no, warto troszkę tego prądu sobie poprodukować. Oczywiście, że widzę różne zagrożenia takie, że jak fotowoltaiki będzie bardzo dużo, a myślę, że do tego to będzie zmierzać, no to cena prądu, jak ktoś będzie nie prosumentem, tylko na nowych zasadach, na netbillingu, no to cena prądu będzie niziutka potem w tych szczytach, gdzie będą te wszystkie fotowoltaiki pracować, więc sprzedawanie energii do sieci będzie kiedyś mało opłacalne, dziś jest bardzo opłacalne, natomiast kiedyś może być mało opłacalne, dlatego też jakbym dzisiaj stawiał, miałbym taką możliwość, to stawiałbym dom wschód-zachód i fotowoltaikę wschód-zachód, no bo prąd będzie drogi zdecydowanie po południu, a nie w południe, także nie ma sensu tutaj iść w instalację na południe. No chyba, że ktoś jest prosumentem, robi rozbudowę, no to oczywiście, że na południe, no bo im więcej wyślę do sieci, tym więcej będzie mógł potem odebrać. Także temat rzeka, dużo by to rozmawiać, a ja tutaj miałem tylko nagrać podsumowanie, no tak się troszkę rozgadałem. A tak to prezentuje się na falowniku. Od zainstalowania mamy już ponad 6000 kWh wyprodukowane, dokładnie 6062. Teraz leje deszcz, więc mała produkcja, 120 W idzie z dachu. Dzisiaj przez pół dnia 0,51 kWh, więc dzisiaj może do kWh dobijemy. No tak to prezentuje się 30 września.
No i jak to wrzesień prezentował się pod Excelem, więc tak, falownik nam zanotował 211 kWh produkcji, licznik w strefie prądu drogiego 117, w strefie prądu taniego 40 kWh, co daje nam 158 kWh prawie. Wynika z tego, że autokonsumpcja to było 53 kWh, tyle zużyliśmy na bieżąco. Z ciekawostek, zużycie we wrześniu to jest u nas w sumie 630 kWh na dwa samochody elektryczne i na życie. Tak to się prezentuje. No plus autokonsumpcja, czyli razem by to było jakieś 680 kWh za wrzesień. Zysk na tym, na autokonsumpcji szacuje na 37 zł, a zysk na tym, co oddałem do sieci, na 82 zł. Także suma korzyści to jest prawie 120 zł we wrześniu z posiadania fotowoltaiki, ale tu jeszcze jesteśmy na starych cenach, a w przyszłym roku myślę, że to będzie wszystko zupełnie inaczej wyglądało. No ale mniejsza o to. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, bo u mnie wrzesień zamknął się wynikiem 73 kWh z 1 kWh. Tak ta instalacja we wrześniu pracowała. Z ciekawostek, w tamtym roku wrzesień był dużo fajniejszy, bo było 88 kWh, także we wrześniu wyraźnie kiepska pogoda, no ciągle leje i to między innymi też mi przesuwa termin założenia fotowoltaiki, bo muszę, jak wiecie, wybudować jeszcze zadaszenie nad tarasem, na którym ma być ta fotowoltaika między innymi posadowiona. Suma summarum, do zwrotu pozostało mi 3758 z tej instalacji zwanej, z tej inwestycji zwanej fotowoltaika, natomiast gdy miał taryfę G11, jak większość użytkowników, wtedy by to było 3200 zł, natomiast wtedy płaciłbym wyższe rachunki, bo no dopóki nie rozbuduję tej fotowoltaiki, to muszę masę prądu dokupić z sieci. Tak to się prezentuje. Jak zwykle bardzo proszę Was o komentarze. Dajcie znać, jak u Was instalacja we wrześniu pracowała, ile się Wam udało wyprodukować kilowatogodzin z jednego kilowatopika. No i dziękuję wszystkim za uwagę. Patronom dziękuję jak zwykle za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!